mamy tutaj to, co byśmy sami chcieli przeczytać. Nie wszystko oczywiście, bo zdarzają się też tak zwane wtopy, ale faktycznie wydaje mi się, że to może być takim podstawowym argumentem, dla którego inni mogą lubić naszą księgarnię. Tajne Komplety to księgarnia założona przez Fundację na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza w 2010 roku. W tym roku będziemy obchodzić swoje 7-lecie, już niedługo, bo w październiku. W naszej księgarni mamy asortyment stricte humanistyczny z różnych dziedzin humanistyki, filozofii, sztuki, architektury, dużo prozy, bardzo dużo poezji jak na księgarnię. Mamy też literaturę anglojęzyczną i niemieckojęzyczną, ale też trochę płyt na CD i na winylach. Bardzo dobry dział naszym zdaniem z literaturą dla dzieci, pocztówki, plakaty. Prowadzimy też drugą księgarnię filmową w Knie Nowe Horyzonty. Tak naprawdę ci nasi czytelnicy są taką różnorodną grupą, bo zarówno wykładowcy uniwersyteccy, jak i emeryci, czasami studenci, młodzi ludzie, a także zupełnie niewiązani z branżą, wracają do nas. Czasami są to Polacy, którzy mieszkają za granicą i co kilka miesięcy przyjeżdżają, robiąc duże zakupy książkowe. Także rzeczywiście ta grupa jest dosyć zróżnicowana. Tak, staramy się być jakoś tak wyspecjalizowani, żeby móc doradzić klientom, chociaż naszym wielkim problemem jest to, że nie mamy czasu na to, żeby czytać wszystko, co mamy i co byśmy chcieli. To jest w sumie bolączka największa, przynajmniej dla mnie, ale myślę, że dla kolegów też. Na ogół ekscytacja danym tytułem albo takie zaangażowanie autentyczne w opowiedzenie o tym, czym ta książka jest, skutkuje po prostu potem zakupem przez klienta, że po prostu chyba autentyczność jest najważniejsza i to w obie strony działa, mówiąc klientowi w twarz, że się jakieś książki po prostu nie czytało albo że wręcz się jej nie przeczyta, bo się twierdzi, że w ogóle nie jest interesująca. Często też skutkuje tym, że klient ją kupuje właśnie i tak mi się wydaje, że to chyba jest klucz, autentyczność. Okej. Okay. Bo nie wiem, co miałam powiedzieć dalej, przepraszam. Jest tutaj po prostu bardzo miło. Spyszna kawa. Cieszę się.